co mają powiedzieć chłopaki. Na plus 10 trzeba wyskoczyć po pas w wodę. 2 godziny wytrzymał. Wskakuje po pas w wodę, ciągnie linę. Zasuwa przez 2 godziny na takim ciśnieniu, z taką adrenaliną, że to nie karoli. Szwagier jest czasami więcej niż żona. Na pewno bym żonie nie zaufał w pewnych kwestiach, tak jak ufam to szwagrowi. Jest na pewno dla mnie przyjacielem, niewątpliwie. Wydaje mi się, że mam chyba duży wpływ na niego, bo naprawdę odkąd jeździmy razem, zmienił się. Było kiedyś kawał drania, że tak powiem, strasznego. Teraz ma już własną firmę, jakiś tam pracowników, zaczyna dom budować. Cieszy mnie to, że mam jakiś tam, powiedzmy, wpływ na niego, no ale również i cieszy mnie to, że mogę z nim tutaj przyjechać i złożyć na jego ręce swoje zdrowie. Lata urodzenia na cholerę to. Dla kontrwywiadu jakiegoś. Dla tej NASA. Cały rajd, runda składa się z dwóch etapów. Etapu nocnego, gdzie zawodnicy będą na tych pobliskich poligonach wojskowych pokonywać około 20-kilometrowy odcinek na czas z przeszkodami dużo, dużo większymi niż tutaj na prologu. Będziecie Państwo mogli to sobie pooglądać i 2-3 godziny dla najlepszych, dla tych najgorszych praktycznie bez snu. Jutro rano będą startowali do odcinka nocnego, aby późnym popołudniem go zakończyć i dziennego, przepraszam, będzie się śmieją ze mnie jednak kiepski komentator. Stary wariacie, jedz swoje, kurde, nie bzikuj. No. Powolutku jesz, stawiaj płytwę rekina i łykaj te rybki. No szóste, ale no niestety na... No trzeba jechać uważnie, żeby nie wdrupił pieczątek. A ile jest pieczątek, mówili? 9. Są na roadbooku zaznaczone? Nie ma, 1, 2, 3, 4, 5, po kolei są, żebyś wiedział. A czym są oznaczone? Biało-czerwoną stążką, albo na biało-drzewa. Tak. A jak się zjeżdżają trasy, to napisy biało-czerwone są dla nas, a biało-czarne są dla turysty. Biało-czerwone dla nas? Tak. Biało-czarne dla turysty? Dla turystów. Fajnie, że jest. Też się cieszę. Co nam zostało? Jeden dzień odpoczynku i zaczęły od nowa trybiki działać tak jak potrzeba. Już wariot się włączył i dobrze, dobrze. Maszynkę trzeba było zrobić. Innego nie mamy. Kucharkowski, odwrót robi 2006. Jedźmy! Podnieś bajkę do góry, o. Pomału, pomału, pomału. Pomału. Trzymaj kierownicę, trzymaj. W lewo koła, w lewo. Naciągnij przed linę, napęd włącz. Naciągnij linę. Napęd włącz, napęd przed linę. Tak, i spokojnie, w lewo koła cię. Spokojnie, pomału. Spokojnie.
No dobra. No idzie, idzie. Tu wszystko kładę koło klucza, słyszysz? Dobrze. Weź latarkę za siedzenia i świeć. Czarny, stalowy, kurwa, gdzieś musi leżeć.
sześć aut łącznie z Polowcem poutapiani i Janaszkiewicze oczywiście rozłożeni w najwąższym miejscu i pourywane wszystko. Jechaliśmy rzekę bezproblemowo, bo tam nie było problemu. Stanęliśmy, ja podeszłem, mówię: Gołom, my cię z przodu nie wyciągniemy, urwę wszystko. On już był wbity. Ja mówię: tylko do tyłu, ja już nie będę wracał. Chciałem trochę powalczyć, no nie? No i potem ta pierwsza dziura taka, dość długa po tych wodach, no nie? Tam, gdzie tyle dużo ludzi było. No to tak, Janaszkiewicz, Polowiec, ktoś jeszcze, cztery auta i jeszcze przed nimi jakiś Wrangler wbity. Przejechaliśmy po tej wodzie tak. Jak zacząłem dopiero kłaść, no to wchodzi, mówię: dość, bo mówi, bo się nie wyciągniemy. Taryfę mam, 50 minut. Z tyłu, no. Ale jutro za to będę bliżej ciebie. Nie jest tu zapięte. Zadajcie z tego. Ale fajnie, naprawdę. Tak jak tu. Zero! Ja wiem jak tam. Zero, co to takie duże? A tam znów bagno, iż to bagno. A tam takie bagno okropne jest. Tam, no. Tam tu jest bagno, że tam nie wiadomo, czy wyjdzie on z tego bagna. Już z tego bagna wyszedł, już poszedł dalej. Ha? Koła w prawo teraz całkiem. Jak ważę, gdzie nie wiem. Cię ciągnę na te koła? Dobra, pojedź, teraz przejdź. Przednie koła, tak idzie. No wy nie wyginiecie, już, już jesteś na dole. To próbuj do przodu podjechać. Tylko delikatnie, żeby się w lewo znowu nie wyskoczył. Do tyłu i spróbuj skręcać. A ty, blokadę, stój. Blokadę musisz włączyć. Wyłącz wyciągarkę. Do tyłu?
że dochodzi będzie ktoś, gdzie znaczy prowadzenie w góry. Tu. Szwagier to jest moim pilotem, konstruktorem samochodu i nie jest to mój prawdziwy szwagier, tylko taką krzywdę ma szwagier. Tam gdzieśmy spadli, no ciężko, kurwa, tam gdzie było to urwisko. Ja tylko zdążyłem przeczytać urwisko i spadliśmy tam. A, tam, co się zajechali się. Ja też mówię, hamuj, brawo, ze mną jak w ostatniej chwili pojechał. Jest dla mnie przyjacielem, niewątpliwie. No, jednak pewne sytuacje, które nam się już razem wspólnie przydarzyły, wiążą ludzi. Wiążą ludzi, powiedzmy, że darzymy siebie bardzo dużym zaufaniem. Kiedykolwiek bym nie zaszedł do szwagra, o cokolwiek bym nie poprosił, to zawsze wszystko zrobi, no i vice versa. On też, jeżeli ma jakieś problemy, przyjdzie do mnie, to też zawsze znajdę dla niego czas i zawsze staramy się wspólnie rozwiązywać jakieś problemy. Błoto wiąże, że tak powiem, łączy.